Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Na pewno widzicie ten worek, który jest za mną. I może też dostrzegacie te woreczki tutaj. O czym dzisiaj będziemy mówili? Tak, o izolacji kwiatów, żeby mieć czyste odmiany. O tym, jak izoluję i jak można izolować, zobaczycie w dzisiejszym odcinku. A więc tak, pierwsza metoda to jest izolacja indywidualna. W tym celu mam taki kawałek po prostu taki mniej więcej 10 na 10 agrowłókniny. Składam go sobie na pół, można go sobie pomoczyć, wtedy się nie rozjeżdża. I zszywam go sobie. O. Cyk. 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 No niestety, robię to na balkonie, więc będziecie słyszeli też dźwięki tła. Cyk. Rozciągam trochę. I później w poprzek. O. I tak już byśmy to mogli w sumie zostawić. Ale nie lubię oglądać tych zszywek, więc można sobie to wywinąć na lewą stronę. O. Zrobić taki mały jakby pokrowiec. W sumie taka torebka do herbaty trochę. I mamy gotową torebkę do izolacji kwiatu. Zaraz poszukamy jakiegoś kwiatu i go wyizolujemy. Jak widzicie, znalazłem dwa jeszcze nierozwinięte kwiatki. No może ta torebka jest troszeczkę za duża na nie, ale postaram się tutaj włożyć. O, właśnie w ten sposób. I teraz tak, tak to trzymam, tak to też zszywam i mamy w tym momencie jeszcze tutaj jedna zszywka bliżej. Mamy w tym momencie zabezpieczone te kwiaty. W momencie, kiedy one rozkwitną, nie ma problemu, żeby one się zapyliły, bo w sumie sama ta torebka je zapyli, a też nie dostaną się do nich żadne owady, więc będziemy mieli czysty genetycznie owoc. Kolejna możliwość to izolacja całkowita, czyli wycinamy sobie po prostu duży kawałek i ten duży kawałek, tak samo jak ten mały, składam na pół, zszywam wzdłuż dłuższej krawędzi i wzdłuż krótszej krawędzi i powstaje nam coś takiego. Mam taką samą torebkę jak poprzednio, tylko że większą. Jak widzicie, jest ładnie zszyta, także żaden owad nam nie wejdzie. I będziemy izolowali ten krzak. Jak to zrobić? Po prostu ja sobie zawijam. Naciągam na krzak delikatnie, tak żeby niczego nie połamać. W ten sposób. I teraz tak. Krzak ma miejsce, żeby sobie rosnąć, to oddycha, oddaje wilgoć, więc nam się nie ugotuje. Pewnie wiele osób się zastanawia, po co tak kombinować? A no właśnie po to, że ja wkładam tą pracę w izolowanie nasion, żeby osoby, które ode mnie je biorą, były zadowolone, a nie musiały się zastanawiać, co to jest za owoc, co mi tutaj wyrosło. Także jak najbardziej
zalecam Was do izolowania, czy to pojedynczych owoców, z których będziecie sobie pobierali później Wasze nasiona. Pamiętajcie o tym, żeby izolować kwiaty, które jeszcze się nie rozwinęły, bo jeżeli jest rozwinięty, to już nie macie pewności, czy nie został zapylony krzyżowo. Dlatego ten krzak, który izolowałem w całości, jak widzieliście, on dopiero mu się pojawiły zalążki kwiatów, dlatego zrobiłem izolację całkowitą, a wszystkie te, które izoluję indywidualnie, oczywiście oznaczam sobie później i wiem, że z tych owoców mam czyściutkie nasiona i mogę to udokumentować i nie będę się wstydził tych nasion, które może właśnie Ty będziesz ode mnie brać. Także dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka i zapraszam Was na następny. Cześć!